Witam wszystkich, z tej strony Kłodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy Flat Out 2. Moi drodzy, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy tutaj mistrzostwa o nazwie Street Revival Cup. No i co najważniejsze, udało się zakupić nową furkę o nazwie Canyon. Oczywiście ja ją musiałem przechrzcić, jak to w moim zwyczaju tutaj bywa, na nazwę Grzmotozord. Oczywiście wiadomo, nawiązanie do Power Rangers. Ludzie tutaj z mojego pokolenia na pewno kojarzą, do czego ja tutaj piję. Tak więc pierwsza trasa już objechana na pierwszym miejscu, więc spoczko. No i cóż, kolejna trasa przed nami, Farmlands 2. Trasa ta prowadzi przez wiejskie obszary, przecinając gościnną farmę leżącą pośród spokojnej scenerii. 6 okrążeń, matko bosko. Ile naprawdę? No cóż, jedziemy. No i moi drodzy, choćbym teraz chciał, naszego Grzmotozorda póki co jakoś specjalnie nie przetuninguję, ponieważ no niestety zasoby finansowe się de facto wyczerpały, ale podejrzewam, że po tym turnieju już troszeczkę ta płynność finansowa się tutaj, wiecie, jakoś polepszy, ulepszy, wyjdziemy na prostą i po prostu będę sobie mógł spokojnie coś tutaj w tej furce ulepszyć. Wydaje mi się, że najpierw zajmiemy się może przyspieszeniem czymkolwiek innym. Zresztą wszystko wyjdzie w praniu, ile tych pieniążków będę miał, ale nie ma co wyprzedzać na razie faktów, ponieważ przed nami właśnie jeszcze dwa tutaj etapy do objechania, a wiadomo, że Jack i Sofia nie śpią i na pewno nie dadzą mi tutaj łatwo wygrać, więc szybciutko tutaj boczkiem, cyk. Okej, czy ja Sofię zepchnę? Ona do niej nie dojadę. Widocznie ma już furę albo stuningowaną, albo po prostu ma już tak wgrane, że tak nagina. Ale coś tu, no i coś tu z nią nawiewiłem, ale zobaczcie, uderzyłem w nią właściwie całą tutaj mocą naszej fury, naszego Grzmotozorda. A nie dostałem żadnego tutaj, wiecie, bonusu za uszkodzenie tej fury, żadnej gwiazdeczki, nie? Więc no, jakby nie patrzeć, duża masa, to ja zawsze mówię, może więcej. No w przypadku jakiegoś mniejszego autka, to bym na pewno dostał jakąś tutaj już odznakę, a tak to niestety musiałem obejść się smakiem, ale to już nie chodzi o to, chociaż no w tym przypadku troszkę szkoda, bo wiadomo, jak już wspomniałem, pieniążki by mi się przydały, ale nie zmienia to faktu, że nawet fabrycznie auto naprawdę spisuje się dobrze i tutaj jeszcze w ogóle nie obite, jasny gwint, w ogóle nie obite auto we Flataucie, to jest już po prostu no czyste science fiction i wręcz sprawa niemożliwa. Okej, delikatnie i nawet się nie zorientowałem, że to jest trzecie okrążenie, jasny gwint, jak to szybko idzie. Chciało mi się skrótu. Co to za fikoły? Chciało mi się skrótu. Jestem czwarty przez swoją totalną po prostu bezmyślność. Ale moi przeciwnicy albo jadą faktycznie słabiej. Nara Sofia. Albo po prostu no tutaj Grzmotozord jest po prostu no game changerem albo furą, która faktycznie no, że tak powiem, ona już fabrycznie jest tak ustawiona, że nic więcej jej do szczęścia nie trzeba. Tylko że to jest faktycznie być może takie złudne wrażenie, albo efekt placebo, nie wiem jakby nawet to nazwać. No bo nie wierzę, że bo ja się powątpiewam w to, żeby moi przeciwnicy teraz tak nagle, wiecie, osłabli, stali się jacyś powolniejsi. No nie, no to jest raczej niemożliwe. Dobra, nara. I o dziwo udało mi się odrobić te wszystkie straty. Więc fajniuśnie. I teraz cyk, ten zakręt. No ale to jest naprawdę zwrotność tej fury i wchodzenie w zakręty. Jest coś, czymś przepięknym, nie wiem, czy tutaj w grę wchodzi faktycznie masa tego auta, czy napęd na cztery koła, czy być może jeden i drugi z tych elementów łączą się w taką, wiecie, fajną tutaj, w taki fajny zestawik, który pozwala dobrze pokonywać zakręty, nawet te najtrudniejsze. I Jack już tutaj ciśnie, ale on tutaj, widzę, ciśnie tak mocno, że czasami, a nawet częściej czasami, wypada z trasy. Delikatnie. No, prawie się wyrobiłem. Sam jestem ciekaw, jak to będzie miało miejsce na samym końcu tej trasy. Czy taka przewaga będzie tutaj tak prosta do utrzymania jak do tej pory, czy jednak po sam koniec jednak przeciwnicy tą śrubę dokręcą. Chociaż wydaje mi się, że oni poziom trudności po prostu mają już naznaczone na całą jedną daną trasę, czy też na cały jeden dany turniej. A być może też na całą jedną daną klasę nawet. Chociaż wątpię. Wydaje mi się, że tutaj mniej więcej są te pojazdy dostosowywane do tego, co my tutaj posiadamy, tak? Okej, i ostatnia tutaj trasa przed nami, ostatnie kółeczko.
Już się bałem, że tego znaku nie można przewrócić i walnę w ten słup i wylecę przez przednią szybę. Na szczęście się pomyliłem. Okej, nad tymi wszystkimi badziewiami udało mi się przelecieć, więc też spoczko. Tutaj zhaltujemy, cyk, wejście w zakręt jak zwykle delikatne, bez większych problemów. No i moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że kolejny wyścig będzie zwycięski. Co mnie ogromnie cieszy, że idzie tak jak po sznureczku. Mimo niektórych moich kardynalnych wręcz błędów, ale... No, do końca ciśniemy. Pięknie, nowy rekord okrążenia, to mi się podoba. Super. No, niezła przewaga nawet. Stówka za wywijanie troszkę średnio. Masakra, tutaj jakieś sianko zgarniają, ale no trudno, ja mam 7000 gotówki, więc szaleć nie mogę. Dobrze, komplet punktów, 7 punktów przewagi, więc teraz ostatnia trasa Water Canal 2 na luzie, 5 okrążeń, masakra. Najdłuższa trasa wiodąca przez kanał zawiera przejazd przez parking, kontenery i kompleks budynków miejscowej kolei. Jedziemy. Czyli tutaj kosztem tych tylko i wyłącznie trzech tras w tym turnieju no są tutaj zwiększone okrążenia, zwiększona ilość okrążeń. No ale wiadomo, jest to już klasa ta najwyższa uliczna, więc nawet to mnie nie dziwi. Dobra, udało się przebić bez problemu. No tutaj już cisną oczywiście, no kto wiadomo kto. Co tu teraz pokosiłem ten parking? Trzymajcie mnie. Dobra. Jak to jest możliwe? Przed chwilą w niego walnąłem, a on się nagle pokazał z lewej strony. Normalnie jakiś Houdini czy ktokolwiek inny. Oj. Zepchnięty na margines jakżeż mocno. No, czyli teraz będę musiał mocno nadrabiać, bo jestem dopiero szósty. Wiecie, ja tutaj nie muszę walczyć o zwycięstwo, wystarczy mi w zupełności trzecie miejsce. Tylko to trzecie miejsce też trzeba jakoś zdobyć, to nie będzie aż tak prosto. Bo przepchnąć się przez nich to jest banał. Tylko właśnie, żeby nie wypaść z trasy, albo samemu nie zostać wypchniętym. Dobra, jakimś tutaj się wyrobiłem, ale ledwo co. I już jestem czwarty, co mnie cieszy. Teraz tutaj cyk. No, czy uda mi się tutaj? Nara. No nie mogę, o matko, co ja tutaj teraz przepchnąłem? Pół planszy przepchnąłem dosłownie. Jestem drugi, oczywiście Jack jest pierwszy. Z tym, że... on niby szybko, bardzo dynamicznie jedzie, ale bardzo łatwo go dogonić, więc... nadal jestem tutaj w głębokim podziwie dla fabrycznych osiągów tutaj Grzmotozorda. No jest po prostu naprawdę dobrze. Więc jednak była to inwestycja chyba jedna z lepszych w tej serii, a jeżeli nie najlepsza. Ok, teraz sobie skoczymy tutaj. Cyk. Oj, ten skok też był... no niefortunny niestety. Ale to dopiero drugie okrążenie, a trasa będzie niezwykle długa. Więc tą trójeczkę artystów no mam w zasięgu cały czas. Z tym, że właśnie tutaj bez przerwy coś się dzieje. Albo gdzieś źle wyskoczę. Znaczy dobrze wyskoczę, ale słabo wyląduję. Albo... ktoś mnie zepchnie, albo cokolwiek innego, chociaż oni widzę sami teraz się przepychają między sobą. Okej. I dlaczego jestem piąty? No, przez chwilę gra nie ogarnęła chyba. Dobra, przede mną Sofia jak zwykle. No, albo Jack. Jedno z dwóch. Nara. Jakoś tu się... no, na się udało wypchnąć trochę z trasy. Dobrze, ale to niestety, moi drodzy, dopiero trzecie okrążenie. I ta trasa idzie dość wolno, ślamazarnie, ponieważ no te kółeczka są dość długie. I nie powiem, troszkę mój Grzmotozord już jest obity. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ale tak, moi drodzy, już wspominałem kilkukrotnie. Tutaj też trzeba czasami technicznie, gadam głupoty. Czasami taktycznie trzeba wchodzić do tej gry, ponieważ gdy zbyt mocno będziemy się obijać nawet tak potężną furą, no to później zwyczajnie możemy zostać zezumowani, tak? Zostaje nam tyle, o ile HP, no i ktoś nas zezumuje i koniec. Jesteśmy po prostu skazani na powtarzanie wyścigu, albo kiedy ktoś nas przepycha, tak jak Sofia. Przepycha nas jak stary zlew, no koniec świata. Tylko tak jak mówiłem, ja tutaj w tym wyścigu już nie mam żadnego ciśnienia, bo wiem, że mam sporą przewagę. Więc te dwa punkty w te czy we w te nie robią mi absolutnie żadnego tutaj bólu, żadnej różnicy. Oj. To było kompletnie słabe. Ok, Ray Carter jako pierwszy spadł z rowerka. Trudno życie. Ok, widzę, że Grzmotozord zrzuca balast.
Chociaż moi drodzy, tak nawiązując do Power Rangers, to dla mnie najlepszy wojownik to zielony. Wiadomo, Tommy. Niestety aktor już nieżyjący, grający Tomiego, smuteczek. No i najlepszy Zord, nie? Dragon Zord, Smoko Zord w polskiej wersji. Kiedy na tym flecie go przyzywał koniec świata, ja dopiero, nie wiem, czy z 3 lata temu, 4, dowiedziałem się, że Power Rangers było wzorowane na, czy też wzorowane, było właśnie rozszerzoną taką zamerykanizowaną wersją, jeżeli mogę tak nazwać, japońskiego oryginału, tak więc no spoko. Nie miałem w życiu pojęcia, że Power Rangers ma azjatyckie korzenie. A tu jednak niespodzianka i taka pozytywna. Lot przez szybę Sofia, no widzisz, nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka życie. Karma wróciła. Tak więc no najlepsza w ogóle była pierwsza seria Power Rangersów. No później po jeszcze była chyba druga seria, kiedy wkroczył Zed, ten główny zły. Potem chyba był Zed i Rita w teamie, z tego co pamiętam. Pamiętam, że oglądałem każdy odcinek po prostu z otwartą buzią jako malutkie dziecko, no może nie malutkie, ile tam miałem lat, no kilka lat miałem raptem. Ale teraz po tylu latach doszedłem do wniosku, że w każdym odcinku było to samo. Był ten sam schemat, tak? Power Rangersi tam nagle tam przegrywali albo wygrywali, kiedy byli mali, ale później Rita powiększała potwora, no i wzywali Zorda, no i Zord pokonywał potwora i tak to się kończyło, nie? No i oczywiście dwójka najlepszych świrów to Czacha i Mięśniak. Tutaj to w ogóle nie ma co gadać. Dobrze ich wspominam. No dwóch takich może troszkę, no nie tyle co jakiś głupku, tylko może troszkę mniej rozgarniętych kolesi. Ale no taki humorystyczny akcent z ich strony zawsze był spoczko. Dobra. Ale mniejsza o Power Rangers, bo to już jest ostatnie kółeczko, więc wypadałoby się troszeczkę skupić. Piękny zachód słońca, jak ja to lubię w tej grze. Normalnie aż mnie grzeje przez monitor. Dobra. Tak, czyli za chwilę kończymy i tutaj wyścig i ogólnie mistrzostwa. No i być może sobie troszkę naszego grzmoto zaraz tuninguję. Ojojoj, co ja teraz chciałem osiągnąć? Nie wiem. Ilu? Tylko nasza trójka została, czy ja nie mogę być niżej niż trzeci? Wszyscy spadli z rowerka. A no tak, długi wyścig. No jak długi wyścig, to dużo wraków po drodze, nie? Jasne. Dobra, jeszcze skiepszczę to, no. Muszę się więcej skupić, ale masakra, nie mógłbym być niżej niż trzeci? No to nieźle. Masakra jakaś. Chyba pierwszy raz się w serii tak zdarzyło. Koniec świata. Dobra, 1400 za wywijanie, Gites. To mi się podoba. I okej, moi drodzy, piękny komplet zwycięstw. 6100 za zwycięstwo. Ski jump. Skaczek Adam Małysz. To może być ciekawa impreza. Ruszajmy w takim razie dalej. Czy już mam tutaj odblokowane wszystko? Nie, to dopiero pierwszy turniej. Ale przed tym wszystkim przejdźmy oczywiście do warsztatu modyfikacji. Czy od silnika będziemy zaczynać? Weźmy tutaj ten podstawowy tuning silnika, na przykład to i to. Cóż jeszcze, żeby nie tracić tej siły za dużo, nie? Tutaj nic więcej na razie nie chcę. Skrzynia biegów. No to weźmy tak, no weźmy tutaj wszystko, o ile mi starczy gotóweczki. Nie starczy. Jakie to wszystko drogie, to jest koniec świata. Cóż jeszcze, weźmy coś może do tego właśnie, do sterowności, to by mi się przydało. Tak, troszkę więcej sterowności mi nie zaszkodzi. Okej, tutaj to jeszcze kupmy. No i tutaj. Da mi to trochę siły, no i to wszystko. Więcej pieniędzy już nie ma, chyba że tutaj coś za 300 kupię. Wątpię, żebym mógł coś za 300 kupić. Nie da rady. Dobra, czyli troszeczkę nasz grzmotozor podtuningowany, zawsze coś. Więc cóż, czas na kolejne mistrzostwa. Street Rumble Cup, 4 tutaj wyścigi, 5500 do zgarnięcia, więc spoczko. No i pierwszy z nich, Downtown 2, zindustrializowana dzielnica zdominowana przez wielkie tereny budowy, wąskie ulice i trasy kolei jednoszynowej. 3 okrążenia, tak więc nie powinno być tragedii, jedziemy. No i okej, ogromnie jestem ciekaw, jak po takim, co prawda dość lekkim tuningu, ale zawsze jakimś będzie nasz tutaj grzmotozor się spisywał. Wydaje się, że na początku, że tragedii nie ma.
Oczywiście na jakąś większą tutaj tuningową zabawę no nie mam środków, ale po każdym turnieju coś tam będę się starał po prostu, wiecie, dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, żeby ta fura po prostu coraz lepiej się spisywała, bo wiadomo, że konkurencja będzie coraz lepsza, coraz mocniejsza, coraz bardziej wymagająca i tak dalej. Dobra, ledwo co tu przejechałem. I jak zwykle na moim ogonie będzie mi się działa pewnie Sofia Martinez. Już widzę, że będzie próbowała mnie tu ścignąć. Ale nie tak łatwo ze mną, kochaniutka. Nie, nie, nie. Bo my teraz chodzimy w jednej wadze i nic na to nie poradzę. Dobrze. A wiadomo, że takie przepychanki dostaniemy. Dostaniemy oczywiście zastrzyk gotówki, więc to też jest jak najbardziej na plus. Tutaj troszkę pociśniemy, żeby się tu przez tą fabrykę przebić, czy przez cokolwiek innego. No, ale to jest ta trasa, jak zwykle walnąłem gonga. To jest ta trasa, która pozostaje po sobie dużo bałaganu. Jasny gwint, przebije się przez nich wszystkich w końcu. Jakoś się przebił, tylko Jack znowu pojechał milion kilometrów do przodu, Sofia też. No i widzicie, jak troszeczkę mi za dobrze idzie, to się przestaje skupiać i robię takie głupie błędy. Ale z tym, że faktycznie moi przeciwnicy nie za bardzo są mi w stanie oskoczyć. No i też się widzę, motają w TV, w tej w ogóle, nie ogarniają za bardzo. Dobra, wyjdziemy z tego jakoś. No, tak na styk chciałem powiedzieć, ale nie za bardzo na styk. Już jedna spada z rowerka z sali, naprawdę. No jestem dopiero trzeci. Nie za bardzo mi się to podoba. Chciałbym awansować, żeby na drugie miejsce. Tylko no widzicie, no walnę widzi jakąś lampę i mnie okręca. I to jest dziwne, ponieważ no przy takim gabarycie fury to nie powinno coś takiego mieć miejsca. Dobra, troszkę nitro, żeby delikatnie chociaż się do nich zbliżyć. Mam nadzieję, że oni zaczną się przepychać, co mi po prostu może to jakoś ułatwić wyprzedzenie tej dwójeczki. Okej. Jezus Maria, karton. Już się wystraszyłem, bo kartony wiadomo, że są zabójcze. To nigdy nie przestanie być śmieszne, zawsze będzie już memem już do końca. Dobra, 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 easy, 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 wyjdziemy. No ledwo co, wyszedłem. I teraz oni tam no i pięknie pogubili się i to mi się podoba. I teraz byleby dojechać z tym zwycięstwem do końca tego wyścigu i będzie gicio. Oj, już na grubość lakieru tutaj było. Abym walnął w ten filar, czy w cokolwiek innego, czy w tą ścianę świeżo postawioną. Jack, daj sobie spokój, mnie nie przepchniesz. Wyprzedzić mnie może, ale nie przepchniesz. Nie dasz sobie rady, chłopie. Dobrze, tutaj trochę został z tyłu. Skrócimy to sobie. Tak, łachodro, jesteś geniuszem, jesteś po prostu geniuszem. Dobra, i przez swoją totalną głupotę będę drugi, nie? Jasny gwint. Chciałem sobie skrócić, ja sobie wydłużyłem. Dobra, drugie miejsce nie najgorzej. Ale chociaż, gdybym troszkę miał więcej nitro, bym go dogonił. A ja czasami mam po prostu mózg wyłączony z myślenia. Dobra, mniejsza... Co tam się zdarzyło na dnie? Stówka za wywijanie. No, ale za najszybsze okrążenie za buldożera. Półtora koła. Może być. Póki co jestem drugi, ale Jacka wystarczy teraz zdetronizować będzie i będzie GTS. Motor Raceway 2. Trasa, na której jeszcze nie byliśmy. Trasa wyścigu prowadzi przez strome wzgórza i zawiera wiele zakrętów i długich prostych. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko prezentowało. No Jack, niestety, będę cię musiał zdetronizować, stłamsić co tylko, bo ty tutaj nie możesz być pierwszy. Nie przepychajcie się ze mną, bo to w ogóle nie ma sensu. Dobra, tutaj cyk. Tam się jak zwykle dzieje ostro. Dobra, Sofia nara. Malutki nara. O matko, faktycznie to niezłe zawijasy, to miało być długie proste, o co tu chodzi? Okej, tu pojechałem trochę okrężną drogą, co prawda. Chociaż nie aż tak do końca. O matko, ale to było brzydkie z waszej strony, dziady. Gdzie to mnie wyteleportowało? Gdzie w jakieś kanały? Matko jedyna, gdzie to mnie wyteleporciło? Kto jest pierwszy? Aż się boję spojrzeć. Tak, jak zwykle Jack. Sofia też widzę nie ogarnia. Oj, poniosła fantazja. Dobra, Jack nie może być pierwszy, więc trzeba go tutaj gnać, ile sił w silniku. Maleństwo, zejdź mi z drogi. Ta przepychanka naprawdę nie ma sensu. Dobra, Jacka w ogóle nawet nie widać, więc nieźle się dzieje.
Dobra, dobra, dobra. Jakoś tutaj się udało. Jest już w naszym tutaj polu widzenia. Ale ja nie mogę mu się pozwolić rozbrykać, bo go nie dogonię zaś. Więc teraz będzie cały czas długa gonitwa za nim. Ledwo co się wyrobiłem. Dobra, zobaczymy jak tutaj mi pójdzie. Czy w ogóle mi pójdzie? O nie, nie, to było głupie. Tutaj za dużo jest bałaganu. Dobra, dawaj za nim. Jest w moim zasięgu absolutnie. Tylko ze spokojem wszystko. Dobra, jakoś się udało przesmyknąć przez tą barierkę. Dosłownie przesmyknąć. Pasowałoby go teraz obrócić jakoś, albo cokolwiek innego. Dobra, luzik, luzik, luzik. Jest, jest w moim zasięgu, tylko spokojnie. Da się go dogonić, zwłaszcza kiedy macie, będzie wieża na te wszystkie badziewia. Jego też to spowalnia. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, jakoś większym tutaj fartem niż umiejętnościami się udało przebrnąć. Nara. Zjedź mi z drogi, raz jeden, dziadu, zjedź mi z drogi. Zjedź. Dobra. Troszkę go spowolniłem. Tędy już na pewno nie pojadę. Okej, okay, Jack jest trzeci, to mi na razie nie, drugi już awansował. Ja teraz jestem drugi, bo ten mały tutaj widzę świruje. Dobra, nara. Spoczko, nie udało się go zepchnąć? Możesz mi już dać spokój, dzięki. Dobra. Luz, 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 cały czas ma przewagę nad nimi. Gdzie jest Jack? Jack jest z tyłu. Dobra, tutaj się wyrobimy. Niektóre z tych zakrętów są naprawdę takie dosyć trudne. Sofia, daj sobie spokój, ty już sobie nie poradzisz. Nie poradzisz sobie ze mną, daj sobie spokój. Ajajajajaj. No i czwarty. Muszę być przed Jackiem, to nie ma co gadać. No a teraz będę miał ciężko to nadrobić, bardzo ciężko. Dobra, tutaj cyk. Delikatnie, które do niej pojadą. Dobra, pojechaj tą trochę gorszą trasą na szczęście. W tamtym bałaganie może się trochę właśnie... O, właśnie pogubią. Dobra, 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 dobra. Na razie trzeci, drugi. Jedziemy ostro, ostro, ostro. 220, 230, jedziemy. Dawaj, Malina. Grzmotozordzie, pokaż, co jesteś wart. No tutaj raczej już go nie dogonię. Walkera. Chyba, że w ten zakręt wejdę jakoś tak fortunnie. Nie. Nie da rady. Znowu drugie miejsce. Mam nadzieję, że drugie. Byłem trzeci czy drugi, bo skisnę. Że ta Menda mnie wyprzedziła pod sam koniec. No wyprzedziła mnie. No nie, nie. Powtórzmy ten wyścig, muszę być pierwszy. No nie ma takiej opcji, no widzieliście. Ale się zgrzałem teraz, nie. Nara. Jack, ty będziesz ostatni, ja cię zezłomuję, obiecuję ci, że będziesz zezłomowany. Ty nie masz tutaj racji bytu, typie. Ty będziesz przeze mnie po prostu zniszczony, tak? Ty będziesz zniszczony, stłamszony, co tylko. Naprawdę kół i zderzaka na ciebie nie pożałuję. Dziadu przebrzydły. Tak samo ty, Sofia, też mnie zaczynasz wnerwiać już. Cała reszta się nie liczy. Dobra, będę was niszczył, tłamsił, co tylko. Zeźliście grzmotozorda, no to... Nie macie już teraz szans. No, Jack, Walker, no, no, następny artysta, nara, nara, tak, tak, tak. Ktoś jeszcze? Ktoś ma jeszcze jakiś problemik? Ktoś próbuje tutaj ze mną brykać? No to niech próbuje szczęścia. Ale mnie zgrzali, no. Dobra, tu już delikatne wejście w zakręt, całkiem spoko. No nie ma opcji, nikomu nie przepuszczę, nie? Nie, no nie przepuszczę ci, ziomuś, nie da żady, nie. Bo jak miałbym sam zginąć, to tobie nie przepuszczę, nikomu nie przepuszczę, żadnemu z tych dziadów. Dobra, tutaj cyk. Będę was złomował, tłamsił, co tylko. Nie macie szans. Dobra, spokojnie tutaj. Tak jest. Sofia w sumie mogłaby być nawet pierwsza, ale nie podoba mi się twoje zachowanie na trasie, więc też będę cię tłamsił. Masz to jak w banku, tylko że do ciebie tutaj dojechał. Dobra. A, chciałem nie tędy pojechać, się trochę sam zmyliłem. Dobra, Sofia zaraz będzie moja, tylko... Tylko właśnie, żeby mi nikt żaden z tych dziadów nie przeszkadzał. Dobra. Jack znowu jedzie 1000 na godzinę, widzę. Easy.
No podjedź, Jack, podjedź, czekam, czekam na twoją tutaj obecność. Bardzo mocno, chyba na nikogo tak nie czekam jak na ciebie. Naprawdę. Tak mi zagotowuje wodę ostatnio, że nie popuszczę, nie? Mhm, teraz próbuj, próbuj. Na pewno cię przepuszczę, mhm. Dobra, Sofia mi tutaj znowu pokrzyżowała plany. I znowu ten gbur przede mną, naprawdę. Dobra, no to spokojnie. No, Jack, jesteśmy tutaj blisko siebie. Więc się dobrze składa, przynajmniej dla mnie. Tak, 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 tak. No nara, ty już nie, ty już nie jedziesz, ty już masz koniec wyścigu. Dobra, spokojnie, oni tu znowu przyspieszą do 1000 na godzinę. Mhm, dobra, grunże przed Jackiem, Sofia też tutaj spowalnia, więc easy. Dobra, Jack się znowu pogubił. I teraz tylko Sofię zdmuchnąć i będzie git. Nara, dziękuję, dobranoc. Przynajmniej na jakiś czas. No nie popuszczę teraz, muszę być tak agresywny jak jeszcze nigdy. Jack jest drugi, no chodź podjedź, tu czekam na ciebie z utęsknieniem. Zwłaszcza, że ostatnie kółko to się lubi coś nawywijać. Chodź, 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 chodź. Podjedź tu, podjedź, tak, 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 próbuj, 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 mhm. Próbuj szczęścia, chłopcze, no. Próbuj szczęścia, chłopcze, na pewno ci się uda. Sofia precz. Dobra, easy. Chociaż tutaj mój grzmotozor już zaczyna się dymić. Czyli tutaj nawet jemu na zdrowie nie wychodzi takie srogie przepychanie się przez przeciwników. No, już jest dość mocno rozwalona furka. To mnie delikatnie zaczyna niepokoić, bo to może mieć wpływ na osiągi maszyny. Dobra, te dziady chciały się wepnąć przede mnie, ale coś nie pykło. Dobra, te śmieci poomijamy w miarę możliwości. Było to niepotrzebne. A jest końcówka trasy. Ale nie przepuszczę ich tutaj, no nie ma takiej opcji. Mhm. I spokojnie, tu już spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dziękuję, zwycięstwo, nikt mnie już nie wyprzedzi. Powiedziałem, że nikt mnie nie wyprzedzi. Tak. No, luzaczku. Chociaż dużo nie brakło, ale grunże wygrałem. 1500 za wywijanie, nieźle. Okej, okay, mamy tutaj teraz remisik. I kolejna trasa, Water Canal 1, osiedle małych bloków mieszkalnych leżące w pobliżu kanałów. Skróty prowadzą przez dachy i wąskie tunele. Jedziemy. Okej, okay, Jack, no niestety musi być znowu zdeklasowany. Więc pozwól, że zrobimy tutaj taką przepychaneczkę troszkę. No i troszkę na początku ci muszę właśnie przeszkodzić, żebyś miał później trudno nadrobić. A mnie widzę, karma już dojechała ostro. Aż przycisnąłem przycisk zmiany kamery z tych nerwów. No, Jack, no, a się mścisz. Dobra, nie, jeszcze raz. Powtórzymy ten wyścig, bo to nie ma sensu takie jeżdżenie. Jeszcze raz. Ale nie powiem, bo się zrobiło znowu nerwowo, bo już tak się lankowa, teraz znowu nerwowo. Dobra. No i jestem ósmy. Co tam z tym małym się porobiło? Srogie lądowanie. Okej, okay, przez ten początkowy rozgardiasz trzeba jakoś przejechać. Wyrobię się raczej. Kto jest pierwszy? Sally Taylor. Okej, okay, ona się w tej kwalifikacji nie liczy, więc ona powinna być nawet pierwsza. To by nie było nawet głupie. Dobra, przebiłem się, przebiłem. I jedziemy. Aha, to chyba ta trasa, ta chyba najkrótsza z tych wszystkich tutaj, nie? Tak. No to spoczko. Dobra, no to spoczko, podoba mi się to. Dobra, delikatnie. Pięknie się wyrobiłem. Dobrze, Jack się znowu wysuwa naprzód. Sally, ty sobie daj spokój. A w sumie możesz być pierwsza, pozwalam ci nawet. Cześć, Jack, siema, co tam? Znowu chcesz mi przeszkadzać? No to chyba ci nie pykło tym razem. Okej, okay, na razie jest nie najgorzej. Tak, ta trasa nie będzie należała do najdłuższych. No ale to jest znowu wywijają dziady. Zepchniemy go. Dobra. Pięknie. Jakoś się udało na chwilę powstrzymać. Okej, widzę, że tutaj Sofia ma ambicje znowu, żeby zwyciężyć. Także wolałbym, żeby Sofia była druga, a Jack trzeci, to by mi naprawdę urządziło. Z tym, że no nie zawsze to się układa tak, jak bym sobie tego życzył.
Ale moi drodzy, jedziemy, jedziemy, nie ma co tutaj deliberować, tylko trzeba się troszkę skupić. Mniej popełniać błędów, ale nie powiem, bo w ostatniej trasie trochę się odpaliłem, jak mnie pod koniec Jack wyprzedził. Nie przeczę, że troszkę mi to zagotowało. Oczywiście jestem daleko od rzucania padem, mi się chyba nigdy jeszcze nie zdarzyło rzucić padem w nerwach. Ale no czasami się woda zagotuje, dobra. Niecałą minutę będzie kółeczko. No raczej. Cyk. I widzę, że Sofia teraz będzie cisnąć mocno. Ale chyba nie aż tak mocno, żeby mnie wyprzedzi w tym momencie. A się tak przez chwilę zapowiadało. Dobrze, cyk. Na razie mamy nawet mój ten grzmotozor nieobity, no to spoczko. Bo w poprzedniej trasie to był po prostu już zmasakrowany. Dobrze, zaraz sobie użyjemy troszkę nitra. Tylko wyjedźmy stąd. O, tutaj może być. Dobrze, 200 ponad na godzinę może być. Ok, wyhamujmy. I który jest który? Co, gdzie, jak? Sofia jest druga, a Jack jest który? Piąty. Pięknie, teraz to może tak być. To sobie ładną przewagę na nim wyrobię. Dobra. No i kończyły, moi drodzy, i to mi się podoba. Pasuje, jest spoko. Przepięknie. Może być. Dobra, dość spora przewaga. Stówka za wywijanie. Nie najgorzej. No i 6 punktów przewagi. Czyli została nam ostatnia trasa w tych mistrzostwach. Farmlands 1. Okej. No i dobrze, moi drodzy, idzie nie najgorzej, chociaż tutaj, tak jak mówiłem, ten poziom trudności czasami troszeczkę też manewruje góra-dół, ale tutaj w tym odcinku, nie powiem, było mnóstwo moich takich prymitywnych, kardynalnych błędów, więc no wybaczcie, czasami tak się dzieje. Więc, moi drodzy, żeby tutaj nie przedłużać, jak dalej będzie się wiodła nasza kariera, tutaj w trybie ulicznym, czy też właściwie nie w trybie, tylko w klasie ulicznej i czy uda nam się koniec końców zwyciężyć w Street Rumble Cup, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Flat Out 2. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!